Chociaż górnictwo powoli, ale jednak coraz bardziej przechodzi w Polsce do historii, to nadal są firmy, które inwestują w nowoczesne technologie w tej branży. Można się z nimi zapoznać podczas trzydniowych targów Expo Katowice w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To także okazja do dyskusji na temat rozwiązań i przyszłości całego polskiego przemysłu. Paweł Jędrusik. Bluetooth w kopalni to już rzeczywistość podziemnych chodników. Tę technologię wykorzystuje to urządzenie. Służy do pomiaru stężenia gazów, np. tlenku węgla czy metanu. W sposób całkowicie bezprzewodowy przy okazji konserwacji sprzętu przez personel górnictwa, np. na lampowniach, przez ratowników górniczych, mamy możliwość do pobierania wszystkich danych z tego, co się działo pod ziemią przez całą zmianę roboczą. Takich ciekawostek technologicznych jest w MCK więcej, bo w Katowicach rozpoczęły się właśnie międzynarodowe targi Expo Katowice. To międzynarodowa impreza, bo w tym roku przyjechali m.in. eksperci z Indii. Targi od zarania dziejów były ekspozycją, na której pokazywały się nowości, innowacyjne rozwiązania. Targi to prekursor tego, co nas czeka za chwilę, więc to jest jedyne miejsce, gdzie można przyjść, zobaczyć, w jakim kierunku rozwijają się nowe technologie. A rozwijają się szybko i coraz częściej wkraczają do naszych domów, umożliwiając na przykład zasilanie ich w energię. I to nie tylko za pomocą słońca, gazu czy węgla. Są inne źródła, tak? No jest przede wszystkim wiatr, tak? Który już zgodnie z regulacjami, które następują, no można sobie mieć małą elektrownię wiatrową przydomową, więc to jest duży krok do przodu. No i oczywiście my zapominamy trochę o wodzie, tak? A to, kiedy takie technologie zagoszczą w naszych domach, to zdaniem ekspertów kwestia kilku lat. Międzynarodowe targi Expo Katowice potrwają do 6 września.